Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej. Cieszę się, że nasze zaproszenie już nie po raz pierwszy przyjął ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, który nie tylko przyjeżdża chętnie, ale też publikuje w różnych, prawda, w naszych tych tomach zbiorowych. I właściwie specjalnie księdza nie trzeba przedstawiać, bo jest znany z publikacji, z mediów, ale no powiedzmy dla takiej już tylko formalności powiem, że jest teologiem, filozofem, etykiem, kieruje katedrą etyki na KUL-u, że ksiądz profesor kierował instytutem, był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II na KUL-u, że jest autorem 6 książek, że jest poetą, felietonistą. No myślę, że to, co najważniejsze, wymieniłam. Dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy, choć no, jesteśmy takim zespołem, jak widzę, kameralnym, ale myślę, że to też ma swoje plusy. A szczególnie jestem wdzięczna, że ksiądz przyjechał, mimo, jak widać, jakiejś infekcji, która go trapi. Ale dane nam było się spotkać, a potem jeszcze w marcu na konferencji przez koleżankę Grażynę Habrajską organizowaną o etyce w komunikacji i ksiądz profesor będzie tę konferencję otwierał. Oddaję głos i jesteśmy bardzo ciekawi, o czym usłyszymy. Dziękuję bardzo pani profesor Bogołębskiej za kolejne zaproszenie. Z góry przepraszam, że to państwo mogą tutaj być trapieni moim kaszlem przez... To jest łagodna wersja. Jest możliwa wersja nieco bardziej dłuższa, ale nie będę o chorobach opowiadał. Ja rzeczywiście się nawet zastanawiałem, czy nie odwołać tego przyjazdu, tylko że jak spojrzałem po pierwsze do kalendarza, to trudno byłoby zaproponować inny termin przed pewnie kwietniem, majem, a po które uświadomiłem sobie, że ja chyba byłem bardziej chory 2 dni temu niż dzisiaj, więc to już jest taki moment, kiedy zdrowie wraca. Ale do samej rzeczy. Kościół wobec demokracji. Tak, właściwie to Kościół poważnie i pozytywnie o demokracji myśli mniej więcej od 120 lat, czyli od czasów papieża Leona XIII. Bardzo trudny był ten okres pomiędzy rewolucją francuską a no prawie całe stulecie, bo początek pontyfikatu Leona XIII to jest 1878 rok, czyli w zasadzie prawie przez całe stulecie od rewolucji francuskiej.
rewolucja francuska bynajmniej nie stworzyła systemu demokratycznego, stworzyła system republikański i monarchię, a później wywołała całą sekwencję rewolucji w Europie. Ale gdybym tak chciał myśleć trochę w konwencji historii alternatywnej, to była szansa na pewien pozytywny zwrot ku demokracji w pierwszych latach pontyfikatu Piusa IX. On przeszedł do historii jako ten, który wydał słynny sylabus, tak został zapamiętany, w tym sensie przeszedł do historii, którym umieścił wszystkie możliwe błędy czasów nowożytnych i na poczesnym miejscu znajduje się demokracja. Ale Pius IX musiał przejść długą drogę, żeby skłonić się ku takiemu właśnie stanowisku, dlatego że po pierwsze pochodził z rodziny pochodził z takiego arystokratycznego rodu Mastai w Imoli, z rodziną o nastawieniu liberalnym, co w środowiskach katolickich lat 20., 30. XIX wieku nie było czymś, że tak powiem, popularnym. O rodzinie Mastai, z której później wyszedł papież, ale on już był kardynałem, mówiono, że nella casa dei Mastai anche i gatti sono liberali. W domu Mastai nawet koty są liberalne. Więc z takiego wyszedł środowiska. Został papieżem w 1846 roku i wzbudził wielkie emocje i nadzieje w Italii. Trzeba pamiętać, że wtedy nie było Zjednoczonych Włoch. Mniej więcej, tylko dokładnie w tym samym czasie już dużą sławę autora na tematy polityczne, społeczne, filozoficzne zdobył Antonio Rosmini, który z kolei urodził się na północy Włoch, w Rovereto. I pięć państw włoskich zwróciło się do Rosminiego na 847 roku z prośbą o podjęcie się misji do Piusa IX, aby Pius IX stanął na czele Federacji Włoskiej, zjednoczenia. Problemem ówczesnych Włoch było państwo kościelne, które rozpościerało się w środkowych Włoszech. Więc dlatego nie sposób było sobie w tamtej epoce, 30 lat później niestety tak, było można sobie wyobrazić, niestety dla państwa kościelnego, nie można było sobie wyobrazić zjednoczenia Włoch bez udziału papieża. I misja Rosminiego w tym wymiarze się powiodła, bo papież zgodził się na to, że dojdzie do zjednoczenia Włoch w formie federacji i zgodził się na reformę państwa kościelnego poprzez wprowadzenie monarchii konstytucyjnej. Rosmini napisał duży traktat, który ma pewną ideę, której przed Rosminim nie było. Zaraz Państwu powiem, jaka tam idea się, nie jedna, ale jedna stała się dość głośna już w naszych czasach. Otóż papież in secreto poinformował Rosminiego, to znaczy oficjalnie go mianował gubernatorem Rzymu, a poinformował go, że na najbliższym konsystorzu kreuje go kardynałem, nawet prosił, żeby zakupił pałac, karetę z sześcioma końmi. Rosmini nie był ubogi, więc mógł sobie na to pozwolić. Zresztą kardynałowie tamtych czasów, myślę, że ubodzy ludzie nie zostawali kardynałami, więc cały ten ekwipunek trzeba było sobie wcześniej sprawić. Do konsystorza nie doszło, bo w Rzymie wybuchła rewolucja w 1848 roku. W miesiącach, no właśnie gdzieś o tej porze, na początku lutego, papież trochę przebywał w Rzymie, potem go namówiono na wyjazd do Gaety. I zaczęli działać Austriacy, czyli sekretna dyplomacja kierowana przez Metternicha. Rosmini
pełen już no, i nadziei, i mocny swojej pozycji, opublikował książkę, którą, jak sam napisał potem w swoich wspomnieniach, trzymał w kuferku zamkniętą na kilka kluczyków. A była to książka, która nosi tytuł Pięć ran Kościoła Świętego. Ja nie będę jej streszczał, ale to jest traktat o koniecznej reformie Kościoła. No i do tego napisał jeszcze w dużym pośpiechu ten traktat konstytucyjny. Konstytucja według zasady sprawiedliwości społecznej. A właśnie ta nowa instytucja, którą tam proponował, i to jest instytucja zaproponowana przez Rosminiego, to jest Trybunał Konstytucyjny. Jak uzasadniał Rosmin? Otóż Rosmin zwłaszcza się przyglądał polityce francuskiej, bo we Włoszech oczywiście nigdzie nie było demokracji, nie było partii politycznych, to jest ten etap, więc patrzono za Alpy i uznał, że plagą właśnie systemu francuskiego, parlamentarnego, jest to, że kiedy zdobywa władzę większość, to nie ma instancji, która by korygowała prawo. Nie ma instancji ponadpartyjnej. I on zaproponował, dokładnie tak to nazwał, la Corte Constitucionale, czyli sąd konstytucyjny. I w zasadzie od czasów Rosminiego, czyli od 1848 roku, w ogóle pojęcie Trybunału Konstytucyjnego istnieje, wcześniej taka instytucja nie była potrzebna. Po co ja to opowiadam? Żeby wspomnieć na pewną prehistorię z późnych lat 40. XIX wieku, gdzie Kościół, ludzie Kościoła właśnie, tacy jak wtedy jeszcze młody papież Pius IX, i jego doradca, i właściwie wykonawca jego reform i politycznych, i społecznych, bardzo poważnie myśleli o wprowadzeniu demokracji w państwie kościelnym. I w tym traktacie Rosminiego o konstytucyjnym jest także kilka argumentów na rzecz demokracji. O Rosminim można tyle powiedzieć, że nie wchodząc tak w szczegóły, że on już wcześniej podejmował polemiki z katolickimi myślicielami, którzy, czyli po upadku Napoleona po 1815 roku, główny ten nurt katolicki to wtedy był nurt restauracji. I Rosmin się przeciwstawiał temu nurtowi. Powiedział, że już takiego porządku, jaki był przed rewolucją francuską i przed Napoleonem, nie będzie. I feudalizmu, monarchii, tam, gdzie one upadły, nie trzeba już wskrzeszać. Natomiast Rosmin miał bardzo, powiedzielibyśmy dzisiaj, nowoczesne spojrzenie. Mianowicie mówi, że Kościół ma inną misję, ma odwieczne orędzie Ewangelii, które musi głosić w każdych warunkach. Co więcej, nowe czasy pod pewnym względem są gorsze dla chrześcijaństwa, pod pewnym względem są lepsze. Jest jakaś ambiwalencja czasów. To też było u niego bardzo, bardzo ciekawe. Stąd właśnie on wpisuje się raczej w inny styl myślenia i w inny styl sprawy włoskiej, który jest nie restauracją, tylko risorgimento. To jest termin, którego nie da się w żadnym języku przełożyć, bo on znaczy tylko coś dla Włochów, ale można by powiedzieć tyle, co wskrzeszenie, zmartwychwstanie. My zresztą w tym samym czasie mieliśmy polski nurt zakon zmartwychwstańców, którzy bardzo podobne idee szerzyli, z tym, że myśl Rosminiego była bardziej zaawansowana instytucyjnie, w budowanie nowych instytucji. No cóż, stało się, że Rosmini po opublikowaniu tych dwóch książek został, nawet papież nie wiedział, że jego własny urząd, jakim była inkwizycja, taka była, o jeszcze długo była, przygotowała oskarżenie
o herezję i o działalność wywrotową rewolucyjną. Do tego przyczyniło się jeszcze to, że Rosminiemu nie udało się powstrzymać rewolucji w Rzymie. I on też stamtąd po pewnym czasie ewakuował się. No i kiedy przyjechał do Gaety, jeszcze go nie potępiono, ale zrozumiał, że jest persona non grata. Wrócił do siebie na północ, do Strezy. No i za kilka tygodni otrzymał dekret, w którym właśnie jeszcze go nie potępiono. Wciągnięto dwie jego książki, właśnie te na indeks ksiąg zakazanych. Potępiono go dopiero po śmierci i za rzekome poglądy heretyckie. Ja dokończę tę historię Rosminiego, chociaż epilog jest może z innych czasów. Otóż już w końcówce pontyfikatu Pawła VI w rodzinnej diecezji Rovereto Rosminianie, czyli zakon, który on założył, zaczęli myśleć o rehabilitacji Rosminiego. I Paweł VI skłaniał się ku rozważeniu tej sprawy, no ale jak wszystkie sprawy Boże potrzebują wiele czasu, zwłaszcza żeby z kogoś zdjąć piętno heretyka i rewolucjonisty. No i doczekał pontyfikatu Jana Pawła II, który też się od razu Rosminiem nie zajmował. Najbardziej Rosminiemu, proszę się nie zdziwić, przyczynił się Ratzinger jako prefekt kongregacji doktryny wiary. Dlatego, że Ratzinger był znakomitym teologiem. Jak zaczął czytać pisma Rosminiego, to zdał sobie sprawę, z jak wielkiego formatu teologiem zapomnianym, wręcz w ogóle no, potępionym, który mógł odegrać wielki wpływ za swego czasu, za swego życia, no po prostu mieliśmy. I Ratzinger zaczął pracować nad rehabilitacją, ogłosił dekret. Ja myślę, że w 2001 roku chyba, ja wtedy w Tygodniku Powszechnym napisałem taki artykuł Sprawa Rosminiego. No i została otworzona droga do beatyfikacji. Został beatyfikowany przez papieża Piusa XVI. Więc po cóż ta opowieść, no można by film nakręcić, czyli byłby dobry scenariusz. Ja trochę się zajmowałem Rosminiem, więc nie są mi to obce zagadnienia, nawet przetłumaczyłem jedną z jego książek na język polski, a drugą miałem zamiar przetłumaczyć, ale wydaje się, że na tłumaczenia już niestety nie mam czasu, bo to jest bardzo czasochłonne. Po cóż ta opowieść? Chciałem wskazać na to, że to nie jest tak, że z dnia na dzień zmieniła się postawa wobec demokracji. To był pewien taki ukryty nurt. No nie powiodło się za Piusa IX. Sam Pius IX po 1848 roku w ogóle zmienił kurs i demokrację potępił. No ale przecież byli w kościele ludzie, którzy głęboko się zastanawiali nad nowymi czasami. Wśród nich właśnie Leon XIII. I Leon XIII, cytuje go Jan Paweł II w Centesimus Annus. Ja zaraz przejdę do Centesimus Annus i do... mianowicie tak, to jest punkt 44. Leon XIII wiedział, że dla zapewnienia normalnego rozwoju ludzkich działań, zarówno duchowych, jak i materialnych, jedne i drugie bowiem są niezbędne, konieczna jest zdrowa teoria państwa. To pisze Jan Paweł II o swoim poprzedniku. Dlatego w jednym z punktów encykliki Rerum Novarum przedstawia on organizację społeczeństwa opartą na trzech władzach: prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. I tu jest piękny komentarz Jana Pawła II, co w tamtych czasach było nowością w nauczaniu Kościoła. Ten porządek odzwierciedla, dalej Jan Paweł II, realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która
zrobiłem wers, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich. Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzka. To jest komentarz Jana Pawła II do Leona XIII, jednocześnie przywołanie tej doktryny państwowej, która już była wyklarowana w 1891 roku w przełomowej encyklice Rerum Novarum, czyli Rzeczy Nowe. Rzeczywiście papież Leon XIII to jest ten moment, kiedy już nie patrzy się w Kościele z nostalgią na czasy przedrewolucyjne, co więcej, narastają nowe problemy. Już wiadomo, że tych nowych problemów nie rozwiąże się poprzez nostalgię do dawnego porządku. Minął, nie ma. A te nowe problemy to są dwa bardzo istotne problemy. To jest kwestia robotnicza jako kwestia społeczna w związku z rozwojem kapitalizmu i szerzące się ruchy socjalistyczne, ale także komunistyczne, już chyba trzecia międzynarodówka, a druga na pewno działała. Ale nowe zjawisko, jeszcze bardziej stanowiące wyzwanie dla Kościoła, to jest galopująca sekularyzacja. I sekularyzacja następowała także wraz z przemianami kapitalistycznymi. Bardzo wielu ludzi, ja myślę, że to była także historia Łodzi, akurat w Ziemi Obiecanej ten wątek społeczny jest świetnie ukazany, natomiast wykorzenienia społecznego, kulturowego i religijnego chyba dokładnie nie pokazano. Ja zresztą przyznam się, że nigdy nie czytałem Ziemi Obiecanej, tylko ją widziałem to kilkakrotnie w świetnej realizacji Wajdy. Więc rozumiem, że być może u Reymonta, który miał taką duszę narodową, katolicką, że ten wątek gdzieś tam się zarysował, ale takie przemiany zachodziły w całej Europie i to dużo wcześniej niż w Łodzi, bo Łódź to są dopiero lata, no, powiedzmy jedna, dwie dekady później po Rerum Novarum. W każdym razie to są te nowe rzeczy. I wtedy także zostaje wypracowana opcja na rzecz demokracji. Też jest to dziwne, że Leon XIII tak dalekosiężnie patrzy w przyszłość. Większość krajów, gdzie mieszkali katolicy, to były całkiem stabilne monarchie w tamtym czasie. Albo, no, największa monarchia katolicka tamtego czasu, tak potężna, że rościła sobie prawo do weta w wyborze papieża i raz skorzystano i to nasz polski kardynał Puzyna stał się rzecznikiem Najjaśniejszego Pana z Wiednia. Była bardzo stabilna, wielonarodowa. Hiszpania była stabilna. Francja nie była monarchią, się coraz bardziej laicyzowała i wszystkie te mniejsze, no Italia po zjednoczeniu też była monarchią, więc to jest nawet zaskakujące, że Leon XIII dokonuje tak zdecydowanego zwrotu ku demokracji. Ja myślę, że to nawet nie było jasne dla jego następców. Skądinąd wielki papież, Pius XI, ale Pius XI wcale się nie wahał pertraktować z Mussolinim, który zdławił włoską demokrację i był szczęśliwy, że no, rozwiązano problem napięcia pomiędzy stolicą apostolską a nowym, bardzo wrogo nastawionym
do papieństwa i w ogóle do Kościoła państwem włoskim, więc oczywiście Pius XI wiedział, o co toczy się stawka, ale byli Włosi tamtej epoki, młodzi Włosi, którzy stawali się komunistami jako katolicy, dlatego że uważali, że papież się, że po prostu papież zdradził demokrację i wolność. Ja ze zdziwieniem czytałem wspomnienia jednego z nich, mianowicie Augusta Delnoczego, który właśnie miał taki komunistyczny epizod, później będzie jednym z najbardziej wytrawnych krytyków marksizmu, dlatego że sam w młodości przez marksizm przeszedł i z kolegami, trzema kolegami w Turynie założyli katolicką partię komunistyczną. I to była reakcja na sojusz, właściwie nie sojusz, Pius XI, trudno oskarżać Piusa XI o sojusz. No, młodzi ludzie są często radykalni, ale Delnocze, bo ja się opieram na wywiadzie, którego on udzielił w latach 80., więc no dobre 50 lat potem, on uważa, że to był w jego biografii intelektualnej, politycznej i moralnej decydujący moment. Dlatego, że należał do niewielkiej grupy intelektualistów włoskich, a na pewno do niewielkiej grupy katolickich intelektualistów włoskich, którzy nigdy nie mieli sympatii do faszyzmu i czuli się strasznie, może nie tyle zdradzeni, użyję ostrożniejszego słowa, co zawiedzeni właśnie tym, że Pius XI dokonał tego typu kompromisu. To też była dygresja, dlatego że chciałem tutaj, więc pierwszy punkt, te meandry od sympatii do potępienia demokracji przez Piusa IX, no a później bardzo klarowna i właściwie nie domagająca się żadnych korekt doktryna państwa jako państwa prawa z rozdziałem władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej u Leona XIII i to w czasach, kiedy bynajmniej demokracja nie jest dominującym systemem. Państwa demokratyczne, jak wiadomo, będą powstawać po 1918 roku i szybko zderzą się z totalitaryzmami. Natomiast właśnie to zderzenie demokracji z totalitaryzmami, to już tylko krótko powiem bez wchodzenia w szczegóły, bardzo umocniły opowiedzenie się za demokracją przez Piusa XII. On od początku swojego pontyfikatu, a został papieżem kilka miesięcy przed wybuchem wojny, w marcu 1939 roku, i co roku wygłaszał przez Radio Watykańskie orędzie. W tej chwili nie pamiętam, ale to w latach wojennych, 1942 czy 1943 rok, kiedy jeszcze właściwie nic nie było przesądzone. Pius XII ma wizję nowego ładu po upadku, po zakończeniu wojny. On oczywiście panicznie bał się komunizmu, bardziej bał się komunizmu niż nazizmu, ale to nie... W każdym razie nie tylko jako zapora przed komunizmem zostaje przez niego doceniona demokracja, ale właśnie rozsnuwa taką wizję nowym wątkiem u Piusa XII właśnie jest powiązanie idei praw człowieka i demokracji. To rzeczywiście
przygotuje dalszą myśl w okresie już powojennym, więc w pewnym sensie oczywiście te wszystkie nurty demokratyczne, a także aktywny udział katolików poprzez tworzenie partii chadeckich, czyli chrześcijańsko-demokratycznych, zwłaszcza najsilniejsze i najbardziej efektywne były i są, to znaczy były, a nie są, bo w Niemczech i we Włoszech. We Włoszech to już jej prawie wcale nie ma, no a w Niemczech też jej pozycja spada. I niewątpliwie ten nowy powojenny ład wspiera się na pewnych pryncypialnych założeniach demokracji, praw człowieka. Pius XII też wyrażał sympatię, choć nie angażował swojego kościelnego urzędu ku idei jakiejś integracji europejskiej. Ona, zanim, wiemy, że ona miała kilka faz, ale to jest ta idea, która się zrodziła właśnie w tych środowiskach chadeckich, włoskich, niemieckich, luksemburskich i francuskich. Więc ten istotny moment, powiedziałbym, nie tyle przewartościowania, co jakiegoś już całkowitego zintegrowania idei demokracji z katolicką nauką społeczną dokonał się za pontyfikatu Jana Pawła II. Mianowicie zwyczajem kilku poprzednich papieży na kolejną rocznicę, a tym razem była to wyjątkowo okrągła rocznica, bo stulecie encykliki Rerum Novarum, papieże pisali jakieś znaczące dokumenty. Jan Paweł II napisał encyklikę Centesimus Annus, czyli setny rok, stulecie od Rerum Novarum. I najpierw próbuje oczywiście wskazać na doniosłość tamtej encykliki, na jej w zasadzie przełomowy charakter, jeśli chodzi o zajmowanie się przez Kościół tą nową rzeczywistością społeczną, z którą przez długie dekady przełomu XVIII-XIX wieku Kościół nie mógł sobie poradzić. Oczywiście jakimś wielkim tutaj słupem także milowym okazał się Sobór Watykański II, ale jeśli chodzi o rozumienie demokracji, to Sobór Watykański II powtórzył właściwie to, co było u Leona XIII, Piusa XII. Specjalnie się demokracją nie zajmował, jak też, co niektórzy dzisiaj stawiają jako zarzut, nie zajmował się komunizmem. W ogóle Sobór Watykański II nie zajmował się ustrojami. Gaudium et Spes, która jest encykliką, przepraszam, nie encykliką, tylko konstytucją o Kościele w świecie współczesnym, mamy takie stwierdzenie, że Kościół zawsze chce być strażnikiem godności osoby niezależnie od ustroju. To odzwierciedla także realia lat 60. Podział na dwa bloki. I raczej myślę, że wtedy wierzono, tak jak ja jeszcze wierzyłem, jak ja sądziłem w latach 80. już nawet po Solidarności, kiedy miałem 20 kilka lat, sądziłem, że komunizm pewnie kiedyś upadnie, ale nie za mojego życia. To, że upadł w 89 roku, na pewno w 89 roku, co do tego nie ma wątpliwości, gdyby trwały jakieś dyskusje. Także i sądzę, że to jest też powód, dla którego Sobór Watykański II nie zajął się wprost demokracją, zajął się raczej godnością osoby i konsekwencjami społecznymi, także politycznymi. Natomiast Jan Paweł II bardzo aktywnie jako papież włączył się w polskie przemiany. Właściwie chyba nie trzeba rozwijać tego wątku, ale
bez pierwszej pielgrzymki papieża do Polski pewnie nie byłoby Solidarności i to jest jakiś ciąg zdarzeń. Wszyscy, którzy opisują to jednoznacznie, wskazują na to, że to jest ciąg zdarzeń. Wiele wskazuje na to, że sam papież był zaskoczony, że tak to się rozegrało i że była to rewolucja bez przemocy. No i później był bardzo przygnębiony zdławieniem Solidarności. No a później nagle mamy rok 89. I jest to jedyny chyba dokument Kościoła takiej rangi, jakim jest encyklika. Encyklika jest wysokiej rangi dokumentem, gdzie jeden rozdział nosi po prostu tytuł rok 1989. I już na początku papież pisze po pewnym wstępie. Ach, zauważa jeszcze rzecz bardzo ważną, że wskazuje na proces demokratyzacji w świecie, bo przed rokiem 89 w kilku krajach Ameryki Południowej upadły dyktatury i w kilku krajach Azji, a nawet w Afryce, choć w Afryce nie było ani wtedy, ani dzisiaj. Papież tutaj nie cytuje poglądu amerykańskiego politologa Huntingtona. On jest bardziej znany jako autor Zderzenia Cywilizacji, ale przed Zderzeniem Cywilizacji napisał dość głośną książkę The Third Wave of Democratization. Trzecia fala demokratyzacji. I on tam podkreśla, że na demokratyzację, zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej i w Filipinach, miał wpływ Kościoła katolickiego. I to jest bardzo ciekawa teza, że politolog amerykański, który sam nie był katolikiem, że zwrócił uwagę na znaczenie, powiedziałbym, że na pewno już na dojrzałe owoce tej doktryny, która się już tak wyraźnie ukształtowała w czasach Leona XIII. No, ale Jan Paweł II komentuje znaczenie roku 1989, kiedy dzisiaj już ponad 25 latach, prawie, to bez mała, już po 30 latach odczytujemy. Przyznam się, że kiedy czytałem pierwszy raz Centesimus Annus, a chyba już czytać umiałem, bo byłem krótko po doktoracie, a do doktoratu trzeba się naczytać sporo, więc kiedy czytałem wtedy, czytałem to w innym klimacie myślowym, także społecznym. Nie zwracałem wtedy uwagi na akcenty, które u papieża są pewnej ostrożności co do kierunku rozwoju. Mówi, że to są zjawiska kruche, domagające się troski, że zarówno upadek komunizmu powoduje dwie rzeczy, mianowicie załamanie się systemu tego centralnego gospodarki. No i teraz wkracza kapitalizm, ale tu papież jest bardzo ostrożny. To z późniejszych jego wypowiedzi też widzimy pewną ambiwalencję w ocenie kapitalizmu, ale w 1991 roku nie wyczytałem tak wyraźnie, że on jest pełen obaw, że te warunki, które w wielu krajach są takie, jak w krajach zachodnich były zaraz po wojnie, że one mogą być ponad wytrzymałość ludzi, którzy mogą nie wytrzymać tego eksperymentu. On to wyraźnie
pisze w 91 roku. No ale no i druga rzecz, którą odnotowuję, to jest z jednej strony entuzjazm dla demokracji, a z drugiej strony obawy o jej kruchość. I rozwija, dość szeroko rozwija tę tezę, że demokracja bez wartości staje się swoim, zostaje wypaczona i staje się swoim przeciwieństwem, a nawet może się zamienić w totalitaryzm. Co ma na myśli? No ma na myśli przede wszystkim respekt dla podstawowych praw człowieka, począwszy od prawa do życia, wszystkie prawa człowieka, ich katalog jest dość bogaty, czy nawet mówi się o katalogach praw człowieka. No ale przede wszystkim ma na myśli to, że demokracja musi się opierać na dwóch filarach. Na demokratycznych instytucjach i na demokratycznej kulturze, która jest kulturą wartości. W tym kierunku zresztą szła refleksja wielu intelektualistów lat 90. i początku XX wieku. Może najbardziej głośne było spotkanie i debata kardynała Ratzingera z Jürgenem Habermasem w Monachium, gdzie rzecz kapitalną, nie tyle podczas tej debaty, co w refleksjach po debacie, i to chyba bardziej chyba ona oddziałała na Habermasa niż na Ratzingera, bo Habermas, to znaczy Habermas, podobnie jak Jan Paweł II, uważał, że demokracja musi mieć jakieś swoje uzasadnienie w systemie wartości, no ale uważał, że w Europie demokrację stworzyło oświecenie, tradycja oświeceniowa, i ona daje uprawomocnienie. W tej debacie z Ratzingerem, i to napisał właśnie Habermas w swoim eseju później opublikowanym, wskutek tej debaty dochodzi do wniosku, że konieczny jest proces wzajemnego uczenia się, bo demokracja potrzebuje różnych źródeł uzasadnienia. Teraz się okazuje, jak genialnym był nasz Tadeusz Mazowiecki. On to dokładnie, bo to jest jego formuła, zapisał w naszej konstytucji. Konstytucja obecna nie jest ani chrześcijańska, ani lewicka. Wypracowała pewną formułę, w której odnajdą się ludzie, którzy mają światopogląd konfesyjny, chrześcijański, i czerpią z nadprzyrodzonych źródeł przekonania o godności człowieka jako obrazu Boga, jak i ludzie o tradycji laickiej, którzy poruszają się na gruncie etyki niezależnej, którą rozwijał w Polsce wybitny rektor, pierwszy powojenny, jeśli się nie mylę, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Tadeusz Kotarbiński, więc warto go tutaj także wspomnieć. To jest właśnie tradycja Kotarbińskiego. W 97 roku w Polsce chyba nie było potrzeby wprowadzania tego typu formuły, ale kiedy się myśli o konstytucji, to nie myśli się o niej na lat 10, 15 czy 20, już dzisiaj chce się zmieniać konstytucję. Konstytucja jednak powinna być na tyle fundamentalna, nie fundamentalistyczna, że mówi o rzeczach zasadniczych i uwzględnia też być może dopiero tendencje rozwojowe, które się dopiero zarysują. I to, że ta konstytucja znalazła, że twórcy konstytucji, bo konstytucja sama niczego nie znalazła, twórcy konstytucji znaleźli, to z tego co wiadomo, to był wkład Tadeusza Mazowieckiego w komisji pracującej nad konstytucją, właśnie tę formułę, że to przekonanie o godności człowieka jako
podstawie państwa prawa można wyprowadzać z różnych ideowych źródeł. Ale w 2005 roku, czyli dobre 8 lat potem, my już mamy w Polsce konstytucję z takim zapisem, Ratzinger i Habermas muszą sobie to jeszcze powiedzieć. Więc ten wątek jest naprawdę bardzo ważny w naszej debacie konstytucyjnej, że mamy taką konstytucję, można się spierać co do jej szczegółów, natomiast jej aksjologiczna wizja odpowiada, powiedziałbym dzisiaj, temu stanowi refleksji, a refleksja zawsze się rozwija, ale chyba dochodzimy do jakiejś konstatacji na temat i wartości państwa, wartości demokracji jako państwa prawa i do tego, że można ją na różne sposoby uzasadniać, czerpiąc z różnych źródeł. Myślę, że bardzo mocna strona naszej konstytucji. Powoli zmierzam do zakończenia. Ale jeszcze powołam się na, przywołam jeszcze jeden cytat z Centesimus Annus, to jest punkt 36. Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także kiedy należy to uczynić, zastępowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie. Myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie, które gdyśmy czytali je w 1995 roku, nawet może nie przywiązywaliśmy do tego krótkiego tekstu takiej wagi, jaką należy dzisiaj przywiązywać. Otóż demokracja może przechylać się w stronę autorytaryzmu, w stronę sprzyjania interesom jednej grupy, jednej partii, jednej wizji życia społecznego. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce obecna władza chyba nie chce tej władzy dla samej władzy. Ja biorę bardzo poważnie te deklaracje, tylko myślę o rewolucji kulturalnej. Powiedzenie o lepszym i gorszym sorcie Polaków nie jest tylko jakąś inwektywą, tylko to jest wizja Polski według pewnego schematu. Otóż w katolickiej nauce społecznej to właśnie formułuje bardzo wyraźnie Jan Paweł II, powiada, że demokracja, nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie. Nawet jeśli to będzie skądinąd szlachetna idea narodowa, tak jak każda ideologia rozsadza demokrację, która pozwala na pluralizm, uwzględnia prawa mniejszości, wręcz zauważa mniejszości. No przecież nic bardziej skandalicznego jak to, że Parlament Polski nie podjął uchwały dotyczącej 500-lecia reformacji z powodu głupoty
jednej posłanki. To, ale właśnie, ale to myślę, że to jest tylko odprysk pewnej ideologicznej całości. I jeśli mam już tutaj wyrazić jakieś moje credo, bo nie ukrywam, że jestem jakoś zaangażowany w sprawę, to dwie rzeczy mnie bardzo w Polsce obecnie niepokoją. Po pierwsze, likwidowanie czy jakieś majstrowanie przy instytucjach demokratycznych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, naruszanie trójpodziału władzy, czyli w zasadzie uderzenie w cały system państwa prawa. Ale jeszcze druga rzecz, która mnie bardziej niepokoi jako duchownego, jako katolika, to jest próba instrumentalizowania świadomości katolickiej w Polsce. I to jest chyba, myślę, że no, najpoważniejsze wyzwanie. I powiem tak, że no, jest taki wielki potencjał katolickiej nauki społecznej. Postawiono tyle pomników Janowi Pawłowi II. Tylko kto sięga po Jana Pawła II? Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. W zamyśleniu wysłuchaliśmy tego, jak zawsze, bardzo, bardzo ciekawego wystąpienia księdza profesora. I myślę, że tutaj sporo refleksji się w związku z tym nasuwa. Zatem oddaję Państwu głos. Proszę o udział, o pytania, o udział w dyskusji. Ja może trochę później. Rozmini, który wymyślił Pamiętanie Trybunału Konstytucyjnego, tak, został beatyfikowany. A czy wiemy, jakie były losy tych, którym ta idea się tak nie spodobała? To znaczy, gdyby marnie skończyli, to znaczy, że historia by się powtarzać w głowie takie połączenia? Nie, nie, marnie nie skończyli. Dożyli sędziwego wieku i skończy. Dlatego, wtedy, kiedy Rozmini został odsunięty, papież mianował zamiast Rozminiego kardynałem stanu, sekretarzem stanu kardynała Antonellego, który był bardzo, jeśli tak można powiedzieć, posłuszny Austriakom. Ale kardynał dożył sędziwego wieku i w zasadzie ta polityka metternichowska miała właśnie wtedy przez Antonellego miała wielki wpływ. Co więcej, istnieje takie przypuszczenie, że Rozmini został także przez Austriaków otruty, bo on był ich poddanym. Mianowicie ktoś go zaprosił na kolację. On zmarł w wieku 50 chyba 3 czy 4 lat, czyli to nie jest taki, i był w dobrym zdrowiu. I on przyjął zaproszenie od jakiegoś wpływowego arystokraty, z którym zresztą dobrze się znał, na kolację. Wrócił do swojej willi w Strezie, w gorączce. I niektórzy mówią, no on majaczył w gorące, bo mówił, że otruli mnie, zatruli mnie. No i zmarł 2 dni potem. I więc jest to też bardzo prawdopodobne, że no chcieli go. Nie dość, że to znaczy dzisiaj, ja zresztą uczestniczyłem w kilku sympozjach i sporo się naczytałem o tej historii Rozminiego, bo jak obchodzono 200-lecie jego urodzin, to bardzo był celebrowany wtedy we Włoszech. I pamiętam też w Senacie Włoskim taką sesję, już nie pamiętam nazwiska tego profesora, ale on przekonywał, że Rozminiego otruto, dlatego że dyplomacja austriacka robiła to w tamtych latach. No, regularnie może byłby za dużo powiedzieć, ale nierzadko. O, nierzadko, jak było trzeba. A to był jednak no, groźny przeciwnik. Także Rozmini źle skończył, a jego
właśnie prześladowcy, także nie zawsze możemy wyciągać taki wniosek, że się wszystko dobrze kończy jak w Westernie. Niestety nie zawsze. Tak, bardzo proszę o kolejne pytania, czy jakieś kwestie do dyskusji dalszej. To jest takie dosyć zastanawiające, co ksiądz profesor powiedział. Zastanawiające dlatego, że uświadomiliśmy sobie to, bo przecież o tym wszyscy wiemy, że Kościół tak późno zaczął się zajmować demokracją, mimo że we własnym łonie z demokracją się spotykał już co najmniej 600 lat, bo przecież zagody żebracze. Tak jest, tak, miał to doświadczenie, tak. Dominikanie chyba nawet bardziej niż franciszkanie. Bardziej, tak. I to można powiedzieć, że tam demokracja, ale w zakresie zarządzania czy wyboru władz jest absolutna, bo tak. Nie ma nawet żadnych zastępczych form, tak jak to franciszkanów jest, a u dominikanów nie ma zastępczych form. Tak. Tam tylko można wybrać przeora, w żaden inny sposób nie można to ustanowić. I to jest właśnie zaskakujące, że mimo że we własnym gronie... No i papieża wybierano. Z tym, że powiedzmy, tak, z tym, że papieża przeobrażono w monarchę w pewnym czasie. Ale czy to był wybór demokratyczny, to trudno powiedzieć ze względu... Oczywiście, że nie. Przez wąskie kolegium elektorów. Wąskie kolegium elektorów, kiedyś liczące kilkanaście czy tam 20 parę osób, podlegające ogromnym wpływom, co zresztą kuzyna 10. I on to zmienił, prawda? Tak, uchylił ten przywilej dla dworu austriackiego. Ale w związku z tym ja mam takie pytanie, to jest o prośbę osobistą refleksję. Co takiego jest w tej demokracji liberalnej, jak ją dzisiaj nazywamy, że i dziś, bo przecież wielu lat w Kościele, który tak jak znowu powiem, rządzi się jakoś demokratycznie w wielu miejscach, jest taki wielki dystans, może rezerwa, niedowierzanie w pozytywne skutki narzędzi demokratycznych. Bo to mnie się wydaje, że do tego się sprowadza, prawda? Że nie wierzymy, my tak, prawda? Mówię o niektórych kręgach Kościoła, one słabo wierzą w to, że te narzędzia demokratyczne prowadzą do dobrego czy lepszego w danym momencie rozwiązania, a to chyba jest jakieś kryterium etyczne. Krótka uwaga właśnie o tej demokracji zakonów żebraczy. Rzeczywiście to jest takie doświadczenie, ale to chyba tak żyje Kościół, że są pewne pola doświadczeń, które dopiero po pewnym czasie, to są po prostu charyzmaty w Kościele. I zresztą to dopiero teologia XX wieku tak naprawdę wypracowała tę taką nawet swoiste napięcie i konieczne napięcie pomiędzy instytucją a charyzmatem. I rzeczywiście ten charyzmat przez długie lata miał tylko znaczenie dla wąskiego grona, po prostu ci, którzy byli zakonnikami, dominikanami. Te obawy wobec demokracji dzisiaj, one się rodzą na przeświadczeniu, które ja to słyszałem, nie będę cytował, ale słyszałem co najmniej od kilkunastu najważniejszych hierarchów w Polsce. Jeden nawet to mówił na Jasnej Górze. Ja o mało wypadku samochodowego nie popełniłem, kiedy to usłyszałem w radiu, że państwo i Kościół są jednością. Mianowicie, kiedy się oddzieli państwo od Kościoła, to nie musimy się bać demokracji. Dlatego, że świadectwo chrześcijańskie jest niezależne od państwa. A Kościół, to znaczy Kościół wielu duchownych i wielu biskupów kochałoby demokrację, gdyby demokracja stanowiła tylko takie prawo, które mieści się w aksjologii katolickiej. A to jest po prostu niemożliwe. Ale czy to znaczy, że katolik ma rezygnować ze swojej
tożsamości. Nie, tylko nie może całkowicie polegać na państwie. I tu myślę, że to jest wielki problem także w formacji. No, ale to jest moim zdaniem kluczowy problem, bo to znaczy rozdział Kościoła, a jednocześnie współpraca Kościoła z państwem, ale co do prawodawstwa, nawet przy przyjęciu tej idei, że po pierwsze państwo prawa, więc prawo nie może być niegodziwe i sądzę, że da się znaleźć taki obszar, na który wszyscy się zgodzą, ale sięgnę do pewnego przykładu, kiedy chciano ekskomunikować prezydenta Komorowskiego za to, że podpisał ustawę o in vitro. To jest najlepszy przykład tego, jak się traktuje demokrację. Natomiast prezydent Komorowski, jak to kilkakrotnie w tym kontekście mówił, nigdy nie wyrzekł się swojej tożsamości chrześcijańskiej, ale zrozumiał, że państwo to nie tylko katolicy. I w tym sensie to myślę, że są pewne granice prawa. Ja zresztą niedawno napisałem w Etosie, ale to jako polemikę ze mną, bo mnie tam trochę zaatakowano za pewien felieton. W felietonach zwykle się pisze skrótowo, więc ja się nawet ucieszyłem, że mnie zaatakowano, bo mogłem odpowiedzieć i felieton był na jedną stronę, ja chyba 5 stron napisałem granice prawa. Rzecz dotyczyła, dotyczy w tej chwili zmian związanych z ustawą o ochronie ludzkiego życia. Ja oczywiście uważałem jeszcze przed tym czarnym protestem i wcześniej jeszcze, że nie należy zmieniać tego prawa. Dlatego, że osiągnięto w 1993 roku taki kompromis, który już nigdy przynajmniej, jeśli się coś zasadniczo nie zmienia, raczej są tendencje w odwrotną stronę, w kierunku liberalizacji, to otwiera furtkę po prostu do liberalizacji. To będzie bardzo gorące starcie. Ja nie sądzę, że tylko w najbliższych miesiącach, ale sądzę, że w perspektywie kilku lat. I stąd obawiam się, że to, co osiągnięto w 1993 roku, może zostać zaprzepaszczone. Tak najkrócej bym streścił. Ja tam posłałem mój tekst Markowi Piechowiakowi. To jest mój kolega z filozofii, ale on w międzyczasie został prawnikiem. Jest belwederskim profesorem prawa, autorem komentarza do konstytucji z 97 roku. W ogóle zajmuje się aksjologią prawa i ja zanim i on mnie zaskoczył, mówi, napisał mi, że słuchaj, w sposób prosty, jak na poetę przystało, udało ci się wyrazić to, na czym się prawnicy głowią. Ja tam w ogóle, więc byłem o tyle bezpieczny i dumny, że jeśli Marek Piechowiak, który, on tam kilka drobnych uwag, raczej precyzujących, mi przysłał, ale byłem bardzo usatysfakcjonowany taką recenzją zupełnie prywatną, przeze mnie zamówioną, właściwie nie zamówioną, ja że tak powiem, dobrej znajomości wisałem, no i otrzymałem bardzo pozytywną opinię i opublikowałem ten tekst Granice prawa, ale to sądzę, że w ogóle to pojęcie granice prawa to jest coś, z czym będziemy musieli się też uporać. To nie znaczy, że możemy się zgodzić na bezprawie. Tu zawsze będzie obowiązywać reguła Radbrucha,
ale demokracja też chyba no, przyjmuje jakąś hierarchię, wagę spraw, o które warto toczyć boje i o które nie warto toczyć bojów. No to być może jest tak, że to ale zerwa wynika z pewnego lęku przed obnażeniem słabości własnej idei, bo jeżeli już ksiądz profesor odniósł się do tych aktualnych wydarzeń, to można powiedzieć, że no, Kościół mógłby większą siłę położyć, większy nacisk położyć na uwrażliwianie sumień, tak, żeby te zdarzenia tak, to, się nie odbywały. To jest jedno, ale zatem nie można, ja sobie to właśnie pisząc ten tekst jeszcze silniej uświadomiłem, bo to czasem mamy przekonania, co do których nie jesteśmy do końca pewni. Ja sobie to rzeczywiście chodziłem przez pewien czas i myślałem, jak to rzeczywiście powinno być. Mianowicie, że nie można oczekiwać, że prawodawca zmusi do czynów heroicznych, bo porządek moralny nie jest porządkiem prawnym. Więc kiedy mówię o tych granicach prawa, to ta granica z jednej strony przebiega z tego powodu, że mamy społeczeństwo pluralistyczne także pod względem aksjologicznym, ale z drugiej strony to, co jest godne pochwały w sensie moralnym. Jeśli ktoś sam, kobieta sama decyduje się urodzić dziecko poczęte z gwałtu, no to jest tylko chwalenie. Natomiast nie może być nakazane przez prawo. Tak jest. Ja nawet nie wiem, czy to jest supererogacja, bo działania supererogatywne to są takie, które są nadpowinne. Tutaj powiedziałbym, że nie ma supererogacji, ale ze względu na... Ja tu widzę inne uzasadnienie, mianowicie są takie sytuacje graniczne, sytuacje egzystencjalne, w które prawo nie może wkraczać, natomiast jest to przestrzeń dla moralności, z tym, że moralność sama jest bezbronna. I to też jest, myślę, że druga pokusa, że moral, my dzisiaj chcemy wszystko kodyfikować. Ileż mamy kodeksów etyki zawodowej. To następnym razem będę mówił o tym. Tak, przygotowałem sobie takie wystąpienie, czy przygotowuję przeciwko kodeksom na konferencji u pani profesor Habrajskiej. I oczywiście nie chciałbym wszystkich kodeksów do kosza wyrzucić, ale samymi kodeksami nie zastąpi się moralności. Tak, kolega Marek, profesor, zgłaszał. Chciałbym może nawiązać do tego, co ksiądz powiedział na temat na pewnym takim majstrowaniu przy głównych zasadach świadomości. Tak. Katolickiej w Polsce, takie pytanie, do czego właściwie zmierza współczesna polityka? To jest bardzo charakterystyczne, dlatego że jeżeli określimy obszar działania polityki jako chęć kształtowania państwa w sposób, który jak gdyby pomnaża dobrobyt obywateli, to jest jak gdyby oczywiste, no to bardzo jak gdyby takie no, wątpliwe stają się umocowania tych polityków w sferze wartości. Ja myślę, że warto by było w tym kontekście przypomnieć o tym, że Kościół, co zresztą ksiądz w swoim referacie bardzo podkreślił, nie jest wyłącznie polskim Kościołem, że Jan Paweł II chciał być pochowany w Watykanie i jest tam grobowiec Jana Pawła II w Watykanie. Czyli dla niego istotniejsze było to, co reprezentuje Kościół jako instytucja, niż to, że działał w dobrze pojętym interesie państwa narodowego. Więc może warto by było sobie uświadomić, że istnieją w sferze wartości pewne doświadczenia, do których ksiądz nawołuje. Te doświadczenia oczywiście, które ksiądz ma na myśli, to jest wielowiekowa tradycja, dorobek Kościoła w sferze wartości. I teraz jeżeli ktoś
mówmy o politykach, nagle stwierdza, że wartości to jest rzecz, którą można zmieniać, interpretować. Ktoś się wyraził, że konstytucja to jest taki zestaw rad czy sugestii, które można zastosować względnie nie. Prawda? No, to nagle... Tak, to nagle okazuje się, że właściwie... Ja tak traktuję przepisy. Polityka, można, tak. Ale nie trzeba. Polityka jawi się jako po prostu marketing polityczny i nic więcej. Ja bardzo współczuję temu pokoleniu, które obecnie wchodzi w świat mediów, ponieważ nie miało nigdy szansy, tak jak to miało pokolenie nasze, powiedzmy, w latach 80. trzeba było się opowiedzieć po której stronie, zaświadczyć swoim życiem. Tutaj mamy na tej uczelni wielu wybitnych profesorów, którzy zaświadczali swoim życiem, że stają po stronie określonego światopoglądu, określonej wartości. To pokolenie tego nie ma. W związku z tym, no, wszystko staje się takie miałkie, pozbawione substancji. Teraz pokolenie młode nie chce mieć tego. No właśnie, i chciałem postawić to pytanie, jak właściwie wygląda pokolenie młodych ludzi dziś w tym kontekście odniesienia do tego, co zawsze będzie wartością na całym świecie. I w każdej kulturze. To jest pytanie, na które ja z trudem mogę odpowiedzieć. Ono raczej zmusza do myślenia i przede wszystkim trzeba by tu dysponować jakimś materiałem socjologicznym, bo ja akurat ludzi, których spotykam, no też są bardzo, bardzo różni. Spotykam studentów, no, zauważam nie tylko spadek, czy powiedzmy, no inną już kulturę intelektualną, co jest na pewno efektem wszystkich przemian, przez które szkoła przechodziła, ale właśnie duży poziom, powiedziałbym, prywatyzacji życia. Właściwie kwestie społeczne ich nie obchodzą. Trochę to się może zmieniło. Ja akurat nie byłem w Lublinie w lipcu, kiedy były te pierwsze protesty przed wetem i po wecie prezydenta, ale mówiono mi, że na tych manifestacjach w Lublinie było bardzo dużo młodych ludzi. A być może dlatego, że były wakacje, trudno mi powiedzieć. Nawet w pewnych środowiskach budowano na tym jakąś nadzieję, ale ja myślę, że to jest jednak mimo wszystko nie oddaje tego głównego nurtu. I można powiedzieć, że no jest to szczęśliwe pokolenie, które jest beneficjentem wszystkich przemian, a teraz wyrośnie jeszcze pokolenie, które będzie beneficjentem 500+. Ja jestem zwolennikiem 500+, muszę powiedzieć, ale niedawno w pewnej dyskusji powiedziałem, że 500+ umocni tylko w Polsce społeczeństwo konsumpcyjne. Tak. Dla wielu rodzin oczywiście rozwiązuje to sytuacje życiowe, ale dalekosiężnie. I to jest, myślę, że właśnie ten efekt, do którego doszliśmy. Ale to jest właśnie ten moment, o którym Jan Paweł II pisał w Centesimus Annus, że kiedy się rozpada wspólnota polityczna i odpowiedzialność za wspólnotę polityczną, to także to jest zagrożeniem i dla demokracji, i dla państwa. Tak, pan profesor się zgłaszał. Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać księdza profesora o Piusa XII i Jana Pawła II w jednym określonym kontekście. Bardzo ładnie ksiądz profesor mówił o tym jakby niekoniecznie jednej drodze Kościoła i państwa. Tak. Takim pojęciem w protestantyzmie jest Kościół wyznający Dietricha Bonhoeffera. Jak wiadomo, Bonhoeffer miał w jakimś sensie również wpływ na katolików w Polsce. Opozycjoniści mocno go czytali. I chciałem zapytać właśnie, czy Pius XII, czy Jan Paweł II jakoś się odnosili do tej idei
Kościoła wyznającego, który jest w opozycji często wobec państwa, które jest złe, które zmierza w złą stronę, które jest jednoznacznie. Pytam o tego Bonhoeffera, bo jeśli idzie na przykład o Anglikanów, no to oni umieścili na opactwie Westminster jako jednego ze świętego, jednego ze świętych jakby ponadwyznaniowych w jakimś sensie. Jak wiadomo, został stracony przez Hitlera osobistym rozkazem. Tak. Czy ci papieże jakoś odnosili się do tej idei Kościoła wyznającego, który jest w opozycji? To znaczy, może nie wprost. To była taka epoka, to znaczy Jan Paweł II na pewno sporo wiedział o Bonhoefferze. O nim było zresztą dość głośno w Polsce w latach 60., czyli to pewnie z tych źródeł. Natomiast ja chciałbym tu oprócz Bonhoeffera wspomnieć inną postać myśli niemieckiej, mianowicie Dietricha von Hildebranda. To był katolicki filozof, z tym, że konwertyta. Pochodził, jego ojciec był ewangelikiem, ale utracił wiarę. Dość znany rzeźbiarz, w Monachium są także na placach publicznych jego rzeźby. Nosił to samo imię co Hitler, Adolf von Hildebrand. I Dietrich von Hildebrand, trochę chyba pod wpływem Schellera, bo oni się przyjaźnili, Scheller był nieco starszy, przyjął katolicyzm, bo Scheller mu powiedział, ty masz taką katolicką duszę. I kiedy von Hildebrand został katolikiem, to było podobnie jak z Maritainem, to on wtedy całą swoją myśl przebudowywał w kierunku katolicyzmu i się okazało, że ten konwertyta był bardziej przyzwoitym katolikiem niż w zasadzie całość kościoła niemieckiego. Von Hildebrand już w latach 20. po tym nieudanym puczu Hitlera, on obserwował Monachium, bo był monachijczykiem, pucz monachijski, kiedy Hitler poszedł chyba siedzieć. On wtedy napisał artykuł, że Hitler jest tak demoniczny, że powróci i że chrześcijanie będą mieli wielki z nim problem. I w latach 30. rozwinął publicystykę przeciwko Hitlerowi. Nie tak dawno, chyba 2 czy 3 lata temu, ukazał się wybór tej publicystyki oraz pamiętniki von Hildebranda z tego okresu, przetłumaczone na język niemiecki, Anti-Nazi. Nie, tytuł jest inny, My Battle Against Hitler, czyli moja walka przeciwko Hitlerowi, Anti-Nazi Papers. I von Hildebrand, odwołując się do wypracowywanych przez siebie na gruncie fenomenologii i filozofii wartości osoby, ale także zasad chrześcijańskich, wskazywał na niespójność hitleryzmu z katolicyzmem. Został zakrzyczany przede wszystkim przez grupę jezuitów niemieckich. Wybuchła straszna awantura. Nie miał poparcia u żadnego z biskupów. I jaki to ma związek z Piusem XII? On znał Piusa XII jako nuncjusza. Spotykał się z nim w Monachium, bo Eugenio Pacelli był nuncjuszem w Bawarii, w państwie bawarskim w Monachium. I już po dojściu Hitlera do władzy poprosił o audiencję. To pisze w tych swoich pamiętnikach. I Pius XII udzielił mu błogosławieństwa dla jego oporu przeciwko Hitlerowi. On to napisał. Historia tak się skończyła, że von Hildebrand z Monachium uciekł z jedną walizką do Wiednia i w Wiedniu zwrócił uwagę na niego Dollfuss, który dał mu pieniądze i von Hildebrand założył pismo. Nie był szczęśliwy z tytułu, bo tytuł pisma było Korporacyjne Państwo
chyba społeczne, taka no, typowa idea. Von Hildebrandt w ogóle tej idei nie podzielał. W każdym bądź razie w tej publicystyce jest tak, że jego powiedziałbym, że wręcz wyprzedzające Watykanum Sekundum spojrzenie na Żydów. Mianowicie obala mit, nie mówiąc o antysemityzmie, ale mówi, że, czy pisze, że my katolicy zagubiliśmy braterstwo z Żydami. Co więcej, podnosi drugą rzecz, że Żydzi, właśnie, że to jest ten naród, w którego uderza bezbożna ideologia, dlatego że Żydzi są narodem, który do historii ludzkości wniósł ideę jednego Boga. I stąd on ma taką ciekawą historiozofię, gdzie właśnie przekonuje katolików, bo przecież adresatami tego pisma byli katolicy, antysemici zresztą, samego von Hildebranda jakaś dama oskarżyła, że jest Żydem i dlatego tak pisze, on się tłumaczył, że nie jest Żydem, chociaż tu akurat okazał pewną słabość wobec austriackiego antysemityzmu, ponieważ zataił, że w trzecim pokoleniu babka ze strony matki chyba była Żydówką. I on się tego bardzo wstydził, ale już jak pisał pamiętniki, natomiast wtedy zataił i powiedział, że ich bin kein Juden. W każdym razie, i on wtedy wypracował taką wizję, że Żydzi stanowią taką grupę kultury, która ma centralne znaczenie dla ludzkości, ale uważał paralelnie, że to są Grecy i Żydzi, czyli central folk właśnie. Więc to jest bardzo ciekawy, powiedziałbym, że paralelny przypadek. Von Hildebrandt miał szczęście, że uciekł do Austrii. Jak nastąpił Anschluss, to próbował się przedostać do Szwajcarii, ale Szwajcarzy go wyrzucili. Nie przyjęli i uciekł do Francji, a później był taki statek z Lizbony, który opłacił chyba za własne pieniądze, czy zebrane pieniądze, Jacques Maritain i wywiózł kilkudziesięciu intelektualistów z Lizbony do Nowego Jorku. Na tym statku był von Hildebrandt, który już potem do Europy wracał, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale wracał już tylko, po prostu no, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam umarł. Dobrze. Kolega profesor się też zgłaszał? Mam taką refleksję po tych przywołanych przez księdza profesora faktach i interpretacjach. Zastanawiam się, bo dochodzę w wniosków i sam mam wobec nich znak zapytania. O co mi chodzi? Tak. To jest taka seria podobnych, czy podobnie konstruowanych argumentów. Mianowicie, zacznę od tego, którym ksiądz profesor zwieńczył swój wykład, czyli tego momentu z naszej konstytucji i tej nieszczęsnej ustawy. Mianowicie jest tam mowa o tym, że oto mamy do czynienia z kompromisem. Kompromisowość mocniej jest podkreślana przy okazji ustawy, ale również przy okazji tej podstawy... Tak, preambuły Konstytucji. Preambuły Konstytucji. Ja się w trakcie tego wykładu, bo tu mam jeszcze kilka innych, ja nie będę tego rozwijał, podobnie ustanowionych argumentów, zastanawiam się, czy zasadne jest mówienie o kompromisie, podczas gdy w toku tego wywodu, tego wykładu zaczęła mi kiełkować inna myśl, mianowicie taka, że
te kompromisy, one w gruncie rzeczy mogą sugerować nam, odbiorcom, wróć, nie odbiorcom, użytkownikom. To przesunięcie jest bardzo ważne, że nie chodzi o żaden kompromis, a to ustanowienie się gdzieś po środku, znowuż powiem w cudzysłowie, ideologii, litery prawa, albo inaczej, odrębnych, przeciwstawnych ideologii, przeciwstawnych liter prawa, może nam sugerować, że a rzecz nie w tym, jak te litery czy te ideologie głoszą, co one głoszą, co one stanowią, rzecz w tym, że jakby te kompromisy sugerują, że chodzi o coś zupełnie innego. I tak jak jest mowa o tym, że podstawą jest godność osoby ludzkiej, którą oczywiście większość komentatorów gotowa jest traktować jako, za przeproszeniem, kolejną ideę. A podczas gdy tu idea, myślę, czy jakby argument wypływa inny, czy inny jest, że nie chodzi o żadną ideę. Chodzi o to, jak to praktykujemy. Czyli chodzi o to, jak to będzie działało w tych, a nie innych warunkach, w tej, a nie innej sytuacji, nie wiem, geograficznej, społecznej, historycznej, a przede wszystkim ludzkiej. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, te kompromisy, podobnie jak ta opozycja między etyką i moralnością, etyka czy tymi kodeksami, prawda, co sobie można ustawić na półkach, setki kodeksów, mało tego, można się ich nauczyć na pamięć, z tego absolutnie nic nie wynika, bo można pierwszego wchodzącego po prostu skopać, albo go nie wpuścić. Podczas gdy, i właśnie ten, zastanawiam się, czy takie myślenie, taki wniosek, że to zawsze tam, gdzie chodzi o takie przeciwstawienie takich racji, powiedziałbym, etykietowych, przepraszam, a ideologicznych, literalnych, prawnych, że chodzi tak naprawdę o wydobycie czy wyjęcie, ustanowienie się w zupełnej, a praktycznej, personalistycznej czy antropologicznej perspektywie. Mówiąc krótko, że nie chodzi o żadne prawo, tylko chodzi o działanie. Chodzi o konkretne akty, które spełniamy, bądź których nie spełniamy. Tak, to pan chciałby odpowiedzieć. To pytanie rzeczywiście daje do myślenia i zacznę od pierwszej rzeczy, którą pan powiedział. Rzeczywiście sądzę, że kompromis jest tylko pewnym skrótem i on oddaje raczej to, pewną pragmatykę taką, powiedziałbym, no bierze się pod uwagę, że są różne opcje wyjściowe i w punkcie dojścia do czegoś się dochodzi. To się nazywa kompromisem. Ale czy rzeczywiście jest tak, że to jest kompromis? W tej drugiej części pomyślałem, że kiedy pan mówił o działaniu, to ja bym jeszcze do tego dodał tylko, że jest to działanie z namysłem. Po prostu tu trwa jakiś namysł. I z tym, że tego akurat jest najmniej w aktualnej polityce. Do tego w zasadzie w takim założeniu idealnym jest, czy powinien służyć Senat jako wyższa izba refleksji. Ale czy faktycznie tak jest? W każdym razie to jest bardzo ciekawa sprawa, żeby troszeczkę osłabić znaczenie kompromisu, a powiedziałbym wzmocnić znaczenie namysłu. Tak. To...
To może ja teraz... No właśnie, może... pani proszę, cierpliwie czeka. Tak, ale to tak jest, to taka moja rola. Tak. Mianowicie, może właśnie chwilka byłaby refleksji księdza profesora, jaki jest ten nasz polski katolicyzm? Także w kontekście tego, co tutaj o czym była mowa, bo tak, zacznę od niedawnej wypowiedzi, bardzo głośnej, wszyscy znamy, czytaliśmy, ojca Wiśniewskiego, prawda, że w Polsce umiera chrześcijaństwo, ale to jako wstęp. Natomiast jaki jest ten katolicyzm, bo tak, czy tylko kulturowy już, czy to jest katolicyzm tradycyjny, czy to jest katolicyzm zbiorowy, czy jest niepapieski, czy wreszcie, z takim też się spotkałam określeniem, że nasz Kościół już jest w ogóle autokefaliczny. Jaki jest pogląd księdza profesora na to? Jaki jest ten katolicyzm? Ja myślę, że jest w nim wszystko. Zresztą jakiś czas temu Zbigniew Nosowski w Więzi napisał taki obszerny artykuł o czterech nurtach polskiego katolicyzmu. Ja myślę, że to... ja nawet nie potrafię... Był tu kiedyś u nas redaktor Nosowski, muszę też go kiedyś zaprosić. Nie potrafię całkiem tej myśli zrekonstruować, znaczy tego jego opisu, jakie to są te cztery nurty. W każdym razie sądzę, że mogą się przesuwać akcenty, natomiast ja bym do tego jeszcze dodał nurt katolicyzmu ewangelizacyjnego, który nie jest może szeroki, ale to jest moim zdaniem ten nurt, który będzie podtrzymywał katolicyzm, bo sądzę, że katolicyzm tradycyjny szybko się wypali. To, o czym pisze ojciec Ludwik, że na naszych oczach umiera chrześcijaństwo, no to on odnosi to przede wszystkim do niechrześcijańskich zachowań wobec uchodźców, do poziomu nienawiści. Ale to też nie oddaje, więc ja myślę, że no jest, że ujmę to pewną metaforą. Katolicyzm ma różne twarze i nie wszystkie są piękne, ale są piękne. Tak, a co do tej Ewangelii, no to właśnie też tak się przeszuwa, że zamiast głosić Ewangelię, trzeba nią żyć. No a z oczywiście. Z życiem Ewangelią, jest tak, pewien problem, tak, prawda? Nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, no ale... Ale sądzę, że to jest ten najbardziej, może ukryty, ale autentyczny nurt katolicyzmu. Sam jestem ciekaw, jak ten nasz Kościół będzie wyglądał za 10 lat. Jestem tak, jak sądziłem, że komunizm będzie trwał do końca mojego życia, tak sądzę, że za mojego życia zajdą jeszcze bardzo daleko idące przemiany, także związane z tą inercją Kościoła wobec aktualnej sytuacji. Tu także trzeba się obawiać, że nastąpi jakaś reakcja. No właśnie. Jest też takie pojęcie, prawda, z którym się zetknęłam, teologia narodu. No właśnie. I co ksiądz sądzi? Jaka jest ta teologia naszego narodu i w ogóle o samym tym pojęciu, teologia narodu? Bo funkcjonuje ono już w tej chwili. No funkcjonuje i są głośni teologowie narodu. Ja odpowiem Norwidem. Naród mnie żaden nie zbawił, nie stworzył. Klucz Dawidowy usta mi otworzył. Wieczność, pamiętam, przed wiekiem Rzym nazwał człekiem. Więc wszystko, co stanowi te ważne treści kultury narodowej, to są treści uniwersalne, które przecież nie są tworem narodowym. Tego konkretnego. Tego konkretnego i chyba
właśnie, szczerze mówiąc, to ja nie bardzo rozumiem te teologię narodu. Ja rozumiem, że jest taki podmiot, który jest adresatem Ewangelii, jak naród, że można narodowi głosić Ewangelię, chociaż co to dzisiaj znaczy. W średniowieczu można było tak robić, jak Mieszko kazał się ochrzcić, no nie było jeszcze narodu, ale były jakieś plemiona, no to się ochrzcili. Wprawdzie to jest chyba tylko legenda, ale potem jeszcze Bolesław Chrobry musiał wybijać zęby, żeby pościli, więc to jest też zastanawiające. No niestety na tę teologię narodu w Polsce miał duży wpływ prymas Wyszyński. Z tym, że prymas Wyszyński nie był heretykiem, był kimś, kto w sytuacji opresji komunistycznej, on uważał, że naród jest ostoją chrześcijaństwa, ale ten nurt dzisiejszej teologii narodu, chociażby u Bartnika, to on wyrósł z inspiracji Wyszyńskim. No tak, proszę, ten naród wtedy u kardynała Wyszyńskiego, on miał, to było coś innego niż tak, dzisiaj. No oczywiście. To nie było nic w takim sensie, jak dzisiaj substancja momentu, to było raczej coś, co przeciwstawiało się. Tak. Taka siła, która mogła się przeciwstawić temu, co było. Absolutnie, pod każdym względem zewnętrznym. Tak jest. Ja bym Wyszyńskiego widział bardzo blisko papieża Franciszka. Mówi się, że papież Franciszek wyrósł z tak zwanej teologii ludu. I Wyszyński to nazywał narodem. I to się w Polsce albo raz interpretuje zupełnie w politycznych kategoriach endeckich, co jest moim zdaniem fałszywe, albo się rozwija taką teologię, że naród staje się sam jakimś takim, nie tylko środowiskiem zbawienia, ale czynnikiem zbawienia. No, w Polsce bardzo silny był, ja sądziłem, że od XIX wieku do niedawna sądziłem mesjanizm, ale niedawno, studiując trochę sarmatyzm, bo natknąłem się na takie teksty mesjanistyczne u naszych pisarzy sarmackich, a mianowicie w psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego, że ten mesjanizm, on jest czymś jednak starszym i to jakoś jest trwałe. To jest w ogóle pytanie dla kulturoznawców, jak pewne toposy są w kulturze trwalsze niż nawet ich kontekst, w których powstają. No każdy chciałby być na tym wybrany. Tak, no właśnie. Tak, tu kolega profesor się też zgłasza. Miałem kilka pytań, ale już z powodu czasu to już nie będę komentarza. I chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj w internecie znalazłem informację, że biskup Skworc odwołał redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego i powodem prawdopodobnie jest inny pogląd, niezgadzanie się na temat papieża Franciszka. A, no to... To tylko tyle. To chyba dobra wiadomość. Tak. To a propos tego kościoła autokefalicznego, czyli okazuje się, że nie taki całkiem autokefaliczny. No. A jeszcze jedna rzecz, tylko była na Geographic History był kilka dni temu fantastyczny film na temat Watykana naziści i tam była sprawa poruszona Piusa XII, Piusa XI, który do niemieckiego narodu wydał encykiem Bremen den Sorge i dlatego i wytłumaczyli, jak właśnie Pius XII bardziej się bał komunistów niż hitlerowców i on doprowadził do konkordatu z Niemcami, natomiast najbardziej wstrząsnęła mnie taka informacja, że jeden z biskupów francuskich tak popierał hitleryzm,
również agitował za tym, żeby Francuzi wstępowali do wojska i walczyli razem z Hitlerem i na koniec mszy wygłaszał błogosławieństwa, a na końcu dodawał Heil Hitler. I jest pokazane, że jak w mundurze SS chyba, w ogóle biskup francuski reklamował, żeby Francuzi włączali się do wojsk niemieckich. Więc to... Zdaje się, że... Dlatego mówię, warto to... Bo to będzie jeszcze Watykan na naziści. To jest taki problem. De Gaulle, powtórzę. Chyba skazał dwóch biskupów, ja w tej chwili już nie przypominam, że być może jednym z nich był ten właśnie ubrany w mundur i hajlujący na błogosławieństwo. Ale zresztą w ogóle pokazywali zdjęcia biskupów, którzy wychodząc z mszy, już było pozwolenie duszpasterstwa hitlerowców. Tak. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Czy już... Pytań by było jeszcze bardzo Tak, dużo, pytań by było dużo, ale myślę, że tak. No, wszystko i tak nie zapytamy, a tutaj trochę nam szkoda księdza profesora. Było kiedyś 100 pytań do ministra, ale chyba profesorowi nie wypada tyle pytań. Tak. Stawiać ale... to. O nie, gdyby profesor był zdrowszy, to by jeszcze było. To by jeszcze było, ale będzie jeszcze okazja, myślę, nie na spotkanie. Ale marzec, tak. Ten marzec się profesor przygotuje, prawda? Tak. Kondycyjnie. I ja mam takie długie tournée potem po Polsce, bo przyjąłem też zaproszenie do Szczecina. A kiedy do Szczecina? No, ja tak z nimi to ustaliłem, że prosto z Łodzi. Czyli z Kolbergiem po kraju. A może z Avdijewem po kraju, bo on też do Szczecina. Tak, no ja tam chyba 14 czy 15 mam. 14 on jedzie. Tak. Tak, to... Będzie jechał z Łodzi do Szczecina, tak. to na pewno no dobrze. Dobrze, więc tak, chciałabym przede wszystkim podziękować księdzu profesorowi, którego zawsze bardzo lubimy słuchać i jak mówię, cenimy wszystko to, o czym ksiądz pisze, w sprawy, w których ksiądz zabiera głos, bo to są dla nas bardzo liczące się sprawy, się z nimi utożsamiamy absolutnie. I chcę powiedzieć, że następne spotkanie, tak się składa, znowu będzie kulowskie i lubelskie. Mianowicie 20 marca przyjedzie tym razem pan profesor Dobrosław Bagiński. O, mój przyjaciel. No proszę, tak to jakoś się składa, ale który o sztuce będzie mówił. Będzie mówił tak, ponieważ do jednego z kościołów lubelskich, nie wiem do którego, ale to jest do sprawdzenia, przygotował drogę krzyżową, bo to jest historyczny cały kościół ten wystrój znamy. I będzie mówił właśnie w okresie Wielkiego Postu, jako specjalnie o drodze krzyżowej. O swojej drodze krzyżowej, swojego autorstwa. Tak. O tym, co ja tylko tyle mogę zapowiedzieć, to znaczy on zrobił projekt w konkursie na drogę krzyżową w Chełmie. I o tym będzie mówił. Ale wygrał inny projekt, ale on jest przywiązany do tej idei. Zresztą ma kilka projektów, on ma wiele realizacji, ale chyba już więcej projektów niezrealizowanych. Gdy byłem jeszcze dyrektorem Instytutu Jana Pawła II, to zaprosiłem go, bo dowiedziałem się, że stworzył taki idealny projekt świątyni Jana Pawła II. I to było chyba, nie wiem czy przed beatyfikacją, czy przed chyba przed beatyfikacją, bo już dość dawno, myśmy dość długo wtedy też dyskutowali na temat, także no to bardzo się cieszę, że... Tak, ale to akurat specjalnie mi zależało w okresie Wielkiego Postu. W każdym razie, czyli spotkamy się jeszcze z Lublinem niebawem. Tak. I dziękuję bardzo wszystkim Państwu za obecność, za dyskusję.